Nadszedł kolejny dzień, w którym muszę być jak najlepszym Supermanem na Palionowie. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj znowu jesteśmy jak codziennie na Palionowie, słuchajcie. Na samym początku możecie zostawić łapkę w górę. Wczorajszy film poszedł bardzo fajnie. Bardzo wam się spodobało to, że jestem Supermanem, więc cieszę się, że wam się to podoba. I oczywiście, jeżeli wam się podobają takie odcinki, no to możecie zostawić solidną łapkę w górę, 4000 łapek w górę i wlatuje, prawda, kolejny odcinek, w którym będziemy znowu, supermenić tutaj, prawda. Jak widzicie, nie mam stroju w tym momencie, no bo Superman musi się ukrywać. Nie mogę tutaj, prawda, taki, wiecie, być, że tutaj raz, dwa, trzy, że będę coś tutaj, prawda, kminił. Ja swoją drogą tak pomyślałem, że dobrze by było ten mój posąg zmienić, bo jak pamiętacie, jak byłem policjantem, zrobiłem sobie tam czapkę policjanta. Już nie jestem policjantem, więc tą czapkę, prawda, ściągnąłem. Ale jestem Supermanem teraz, więc co wy na to, żeby zrobić jakieś logo Supermana tu na plecach, nie, chyba na klacie lepiej, bo Superman na klacie. Więc w sumie tam, albo... Jeszcze to tak pokminie, no ale coś na tym kurczę, prawda, moim posągu przydałoby się w sumie zrobić. Jak już jesteśmy przy posągach, to bardzo serdecznie was zapraszam na Chef Shopa. Tutaj, prawda, widzicie piękne logo. Oczywiście link do Chef Shopa jest w opisie. Tam możecie wbić sobie, kupić jakiś itemek ze sklepu mojego i Dave'a. Będzie mi mega miło, jeżeli, prawda, zagościcie na tamtym, prawda, super sklepie, najlepszym pod słońcem. No i dodatkowo możecie wbić na mojego Instagrama. Wrzuciłem fotkę. Więc zachęcam, żebyście wbili zobaczyć, ponieważ to wrzuciłem wczoraj, jak byłem we Wrocławiu, więc kto z Wrocławia powinien wejść i zobaczyć, jak wyglądało zdjęcie, które zrobiłem we Wrocławiu. No i dodatkowo, prawda, za niedługo będą się pojawiać następne, ponieważ mam... stanie się za niedługo coś fajnego i na pewno zrobię z tego zdjęcie, więc myślę, że jeszcze jedno zdjęcie wrzucę przed tym, ale następne to już, kurde, będzie naprawdę bomba, więc koniecznie wbijcie na Instagrama, link jest oczywiście w opisie. Dobra, jak już mówiliśmy o tym posągu, to w sumie... Ej, dlaczego ja nie mam flaka? Dlaczego ja nie mam flaka? To mi się totalnie nie podoba. Powinienem takie coś mieć zawsze przy sobie, a tutaj nagle, kurczę, się okazuje, że flak jest, prawda, niedostępny. O, tu mam buty, to ja bym założył, oj, tu. Patrzcie, widzicie, kurczę, bez flaka się poruszać na tym Palionowie to jest przecież niedorzeczne, bym powiedział. Dobra, czekajcie, lecimy na ten posąg, wejdziemy tam do niego, zobaczymy, co byśmy mogli tam... O, kurczę, przeleciałem troszkę chyba sobie. Polecimy zobaczyć na ten posąg, zobaczyć, co tam takiego moglibyśmy, prawda, powyczyniać. Co tutaj można by było, prawda, ulepszyć w tym, prawda, pięknym posągu, żeby on był bardziej supermanowy, wiecie, o co chodzi. No bo, kurczę, takiego supermana jak ja, to drugiego nie ma tutaj na tym Palionowie, słuchajcie, no. Więc tutaj, kurde, no trzeba koniecznie ten. O kurczę, tu jest jakaś skrzynka, ty. Dobra, czekaj. Dobra, kolejna książka. To, ja już mam dość tych książek wszystkich, tego, że to się wiecznie gdzieś pojawia. Oczywiście, oczywiście, Świrus. Elo tu, Świrus. Lubię cię denerwować, więc zobaczymy, jak sobie poradzisz w tym starciu. Obroń Palionowo przed nimi. Aha, no i bardzo... Przed kim? Przed kim mam obronić... Ej, co jest grane? Co jest grane dla... Ja! Nie! O, dobra, mam flaka na szczęście. Ale dlaczego ja tak spadłem w sumie i nie odbiłem się od tych flaków? Co jest grane? Dlaczego tam się nagle zrespiło tyle... Co jest? Co jest grane? Dlaczego tu jest tyle mobów? Co ty gadasz? Dlaczego oni tu są wszyscy? Jakiego mam potężnego miecza, ty w ogóle? Nie! O, nie, to jest... Co tu się dzieje? Dlaczego ten Świrus mi takie rzeczy robi? Co jest grane? Dobra, nie musimy koniecznie zabrać teraz strój Supermana. To jest teraz... To jest ten moment, w którym on jest potrzebny, słuchajcie. Trzeba bronić Palionowo przed nimi. Nie ma to tamto. O kurczę, czekajcie, bo on tutaj wali jakimiś potami. Czekajcie, to są te buty Supermana. Dobra, teraz... O nie, muszę to zamurować, żeby nikt nie znalazł tego mojego sejfu. Tu i pochodnia na to. Dobra, uwaga. Superman wkracza do akcji. To jest ten moment, w którym musimy pokonać wszystkich w Palionowie. Uwaga. O kurde, dobra, wylatuje. I tu, i lecimy z nimi laserem. O, ale dobrze to wygląda. Gincie wszyscy. O nie, ała. Najgorzej, jak one tutaj podpalą. O nie, 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 bo muszę latać ciągle. Dobra, tu. Nie, no to jest perfekt. Przecież ja jestem niezniszczalny. O, ła. Co mnie uderzyło? Oni trafili do mnie mimo wszystko? Ile ich tu jest? Dlaczego ich się tutaj tyle respi? Co jest grane? Proszę, żeby tylko się nie podpalił żaden dom. Proszę. Nie, no ile tych mobów. Ja mam nadzieję, że jak oni są podpaleni, to oni nie mogą... O nie. Czekajcie, zobaczmy, ile ich jest. Ile ich jest na tej noktowizji, to widać. Co jest grane? Się wiecznie wszędzie respią. Co ten Świrus wyczynia? Dlaczego on mi takie... O kurczę, podpaliłem Chef Shopa. No nie. Ale czekajcie, ja chyba jestem i tak niezniszczony. Patrzcie, jaka chmara lutych. Dobra, no na szczęście tym laserem to jesteśmy ich w stanie szybko zrobić. Wiem, co możemy zrobić. Czekajcie, walimy w nich tym lodem. Mogę ich zamurować, znaczy zamrozić wszystkich? Co jest grane? Zamrozić ich chcę. Dlaczego to tak nie działa? O, dobra, mrozimy ich. Dlaczego ich tu jest aż tylu?
Co jest grane? Trzeba ich wszystkich popalić, ale strzelają ciągle do mnie. Mam nadzieję, że mi tego stroju nie zniszczą, kurczę. Mam nadzieję, że jestem na tyle silny. Kurczę, te szkielety to mnie, kurczę, tu doprowadzą do szału. Ile jest? Nie, no ile ich jest? To jest niemożliwe. Dlaczego tu jest tyle mobów? Świrus, dlaczego ty to robisz? Kurczę, co jest? Gincie, gincie wszyscy. Wszyscy, po kolei, tu. Tym laserem, tylko kurczę, żebym sobie nie trafił w Havirę. Ile tu jest expa? Nie, muszę to zebrać, muszę to zebrać. To by się nie mogło zmarnować. Wow, 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 wow. Tu, o, w ten sposób możemy ich walić, bo za tym nie ma żadnego nic, co byśmy mogli spalić. Co jest? Podpalił mnie. Dlaczego ja się podpaliłem od własnego lasera? Dlaczego tak się wydarzyło? Dobra, chyba pokonaliśmy go. Mam nadzieję, że... Kurczę, umieraj. Dobra, pokonany. Ej, dobra, chyba zwalczyliśmy tą, prawda... Jak jestem cały w strzałach, masakra. Zwalczyliśmy tego świrusa. Ała, ała, znowu się podpaliłem. O nie, kolejny. To są chyba ostatki jeszcze poprzedniego, prawda, starcia. Dobra, chyba ich pokona... Kurczę, weź tam, się uspokój. Chyba ich pokonaliśmy. Tak mi się wydaje, aczkolwiek zobaczę na Noctowizji. Tu są jeszcze dwa. Czekajcie, załatwię je. Zobaczę zaraz na Noctowizji, czy się gdzieś nie pojawiają dalej. Czekajcie, dobra. Czekajcie, Noctowizja. Gdzie tu się... O nie! Ja nie mogę, mi się kończy energia. Już nie mogę używać za wiele, bo widzicie? Ja czerpię energię z tego, ze słońca. To jest przesada. To jest przesada. Świrus, coś ty zrobił. Nie, nie, nie. Tak to być nie może. Ile? Nie, mi się... ale ja już nie mogę walczyć prawie. Bo ja muszę poczekać, aż będzie słońce. Ja nie mam w ogóle energii na to. Znaczy, mam jeszcze, ale to mi się zaraz skończy. Bo jak widzicie, moja energia tam jest taka słoneczna. Ja już wykorzystałem całą, nawet nie mogę Noctowizji już. O, ile ich tu jest! Co jest grane? Patrz, ale ziemniaki mam jakieś, kurcze, inne takie. Czekajcie, muszę coś zjeść. Na szczęście nie ma szkieletu, więc mnie nie będą atakować. O kurcze, co jest grane? Nie! Skończyła mi się moc latania. Skończyła mi się moc latania, czaicie? Albo nie, jeszcze mam moc latania, ale nie mam totalnie żadnej mocy już. Nie mam laserów, skończyło mi się, mogę tylko latać. To jest masakra. Skończyło mi się. Świrus, proszę, przestań ich respić. Proszę, musimy poczekać na dzień, bo w dzień, no one w dzień i tak wszystkie znikną, ale czekajcie, bo tu muszę wyskoczyć, nie chcę marnować tej mocy. Kurde, ile ich jest. Co? Co, czemu one? Dlaczego te zombiaki nazywają się Nis? Co jest grane? Ej, dobra, walimy ich w ten sposób, bo jest ich na tyle nieduże, że jesteśmy w stanie to tak ogarnąć. Dlaczego te zombiaki nazywają się Nis? Co jest grane? Dobra, czekajcie, szybko ich zerujemy. Ja na szczęście jestem tutaj, prawda, niepowstrzymany. Wiem, że nie damy plamy. Dobra, tu, prawda, po chwili expa. Ja już mam 20 level, zaraz będziemy sobie mogli ulepszać to. Ja jestem ciekaw właśnie, czy możemy ulepszyć sobie zbroję prawda, znaczy ten strój tego, kurczę, szkielesik. Kolejny, co się nazywa Dis. Już w ogóle byłoby śmiesznie, jakby się orki zaczęły tu respić. Co jest, creeper? Kurde, weź tam, się uspokój. Dobra, ale kończy nam się energia. O nie, 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 weź tam. O nie, ja teraz nie widzę, ile mam życia. A mam chyba mało, bo one mocno zadają. Ja mam, widzicie, mam chyba 2,5 serduszka. Nie, proszę, proszę. Wow, wow, wow. Dobra, było blisko. Nie, no ja nie jestem w stanie z nimi teraz walczyć. Ten strój też mi się zniszczy, ja nie wiem, jakiego mam naprawiać w ogóle. Czy on się sam będzie naprawiał, może on się regeneruje jakoś, jak się go nie używa. O nie, 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 dobra. Tu są creepery jeszcze. Dobra, nie, 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 czekajcie, ja muszę tu polecieć gdzieś wyżej. O, patrzcie, już jak Superman. Tu lądujemy na tym dachu. Super. Nie wiem, co mam teraz zrobić, bo oni są nie do powstrzymania totalnie. Ja nie mam nawet tego laserów z oczu, już nie mam, więc... O nie, 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 już jestem w stanie ich tylko walić z miecza. I chyba naj... Ale i tak moim zdaniem uratowaliśmy palionowo. O nie, 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 co jest? Co mnie bije? Co mnie bije? Kurczę, świrus, proszę, przestań. Proszę, przestań. Nie, łaba, łaba, ała, spadłem. Ale dobra, bo ja na szczęście i tak nie mam obrażenia od upadku, jak jestem Supermanem. Tylko, kurczę, kto mnie bije? On tu gdzieś jest, ten świrus. Nie wiedziałem, że on ma opcję bycia niewidzialnym. Dobra, jak widzicie, jest tych szkieletów trochę. Ja właśnie jestem ciekaw, czy te czarne szkielety... Nie, proszę, proszę. Ej, ale w ogóle stałem na krawędzi ją... O nie, co jest? Sam se spadłem, bo mi przyspieszenie dało. Stałem na krawędzi, on mnie uderzył i mnie w ogóle nawet nie ruszyło, więc ja nie wiem, może jestem takie, mam mocne, stabilne stanie. Dobra, robi się dzień. Jak widzicie teraz, a nie widzicie tego, mam kamerkę w lewym górnym rogu, ale tu mam taki pasek, takie słońce, które się ładuje i teraz będę się pewnie ładował tą energią słoneczną. Właśnie jestem ciekaw, czy to się teraz już ładuje. Bo chyba, no na razie nie jeszcze, ale jak wyjdzie całe słońce, może teraz? Może proszę, ja się muszę naładować. Żeby pokonać tą resztkę osób, które została, bo już w dzień się nie będą respić.
bo by od razu umierały, ale te chyba nie są w stanie zginąć przez słońce, tak mi się wydaje. Proszę, proszę, ja polecę, może tam będę bliżej słońca. Patrzcie tu. O kurczę, ale przeleciałem sobie za mocno. Tu, proszę, już się... Co jest? Nie, o dobra, mam, wróciły mi moce, ładuje się to. Ładuje się to. Dobra, ładuje mi się to, więc tutaj musimy teraz wlecieć na górę, poczekać, aż mi się to załaduje do końca i lecimy ich totalnie znokautować. Już mamy połowę tego słońca. Dobra, teraz to już w sumie możemy lecieć tam, bo w sumie to nam się będzie ciągle ładowało. Więc teraz ostateczny cios. O kurcze, one są silne. Lecimy, ostateczny cios. One się w ogóle nie palą, widzicie to? Bo one przecież są z Netheru. Nie, tak, są z Netheru przecież. No, kurczę, już przez chwilę miałem laga mózgu, zapomniałem, gdzie one się respią. No, one też się nazywają Dis. Co jest grane, ten świrus to ma niezłe poczucie humoru. Dobra, to już wszystkie? Nie, tu jest jeszcze. Nie, podpaliłem sobie płot. Podpaliłem sobie płot. To jest właśnie nie najlepsze, że ja tutaj się biję z nimi. Tu. Nie, zostaw mnie. Już, nie, one się dalej respią. Proszę, nie, proszę, niech one się dalej już nie respią. One w ogóle pod tym domkiem tu stoją. Ja nie chcę tu podpalić. Co one robią? Widzicie to? Machają mieczem, ty. Dobra, czekajcie, tu. Zerowani, łup. Nie, tu mi się pali wszystko. Nie, zaraz mi się Javira spali. Tu nie, tak być nie może. Co jest grane, nie, ulica się może palić, to nie, zginę. Już myślałem, że zginę od ognia. Dobra, słuchajcie, ja ich pokonam, tylko muszę się tutaj, prawda, gdzieś schować i nie wiem, zaraz będę ich pokonywał poza odcinkiem, ale wydaje mi się, że udało mi się uratować Palionowo, ponieważ tą największą falę pokonaliśmy bez najmniejszego problemu. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, gdzie będziemy mieli kolejny dzień, w którym będziemy musieli udowodnić, że jesteśmy najlepszym Supermanem pod słońcem. Trzymajcie się, na razie, pa, pa!